A więc witamy w drugiej części odcinka. Na koniec poprzedniego zapowiedzieliśmy, że odpowiesz na pytania widzów. Masz przygotowaną listę? Jest przygotowana lista, co prawda nie wszystkich, bo dużo pytań się powtarzało. Też w tym odcinku o cutbacku też niektóre rzeczy jakby sam już tak jakby leciałem i sprawdziłem, że były takie pytania, więc, więc jakby nie będziemy mówić dwa razy tego samego. No, ale są te pytania, jest ich sporo, więc możemy się tym zająć. Patrząc po ilości pytań, jestem pewny, że odcinek krótki nie będzie. Tak, a myśmy znowu myśleli, że o cutbacku to powiemy pół godziny i wrzucimy te pytania, ale się okazało, że o tym cutbacku znowu się rozgadałem i było o czym rozmawiać. Więc zapadła męska decyzja, dzielimy to na dwa. Dzielimy to na dwa. I tak będzie tego pod dostatkiem. Więc witajcie w drugim odcinku. Bierzemy się do roboty. Tak jest. Możesz światełko wyłączyć? Krótki nie będzie, ciach. Dzięki. Dobra. Coś widzisz? Teraz już coś widzę, dokładnie. Jeszcze widzę tego leda tam. Pytanie numer jeden. Pytanie numer jeden, dobrze, co my tu mamy? Było sporo pytań o kolektory wydechowe, a że to nie jest temat na 5 minut, to proponuję następny odcinek o kolektorach. Dobrze. To tak jak mówię, to będzie bardzo taki, bardzo, bardzo po swojemu wytłumaczę. I to może być tak, że sporo ludzi myśli inaczej. Jak chcecie wysłuchać mojej wersji, co ja o tym wszystkim myślę, i będą to przykłady życia wzięte, bo ja tam wrzucę jakieś zdjęcia silników turbo z bardzo długimi kolektorami i spróbuję wyjaśnić, dlaczego takie są, a nie inne. No i tu poruszymy sporo dużych zagadnień, znaczy ważnych takich w sumie. Ja powiem, dlaczego ja takie stosuję, a nie inne i znowu się rozgadam i to na pewno będzie pół godziny materiał. I do tych kolektorów też bardzo ważne zagadnienie w silnikach na przykład V, które są montowane poprzecznie w samochodzie, nie wzdłużnie, gdzie jedna odległość między trzema cylindrami a drugą jest po prostu różnica tam długości nawet metra. Pytanie, czy warto tą różnicę niwelować, po co to robić, czy warto się tym przejąć. Więc to jakby ten temat jeszcze dla silników wolnosących, ten sprzed, zamiast tych dumpipów powiedzmy, czyli te kolektory i tak dalej, temat warty poruszenia i będzie o czym mówić. Czyli to będzie oddzielny temat. Tak myślę. Dobra. Więc tłumnik przelotowy czy tylko jako środkowy? Chodzi o to, czy tłumnik przelotowy w zasadzie w większości samochodów, tak samo jak i tutaj widać, jest jako przelotowy. Bo tu nie ma żadnej możliwości, żeby tu był tłumnik komorowy. To jest tłumnik przelotowy. Więc tak jak mówiłem, zazwyczaj producenci stosują tłumniki środkowe jako przelotowe. Z tego względu, że reszta układu wydechowego robi taki opór, że on spełni swoją rolę. Po drugie, nie ma co mocy, jak je te zabierać na krótszych dystansach. Jest jeszcze taki przykład, na przykład Audi A4 albo A5 B8. Ma taki tłumnik, który jest zaraz za skrzynią, jest takiej, powiedzmy, no nie mały. I wszyscy go wywalają, bo myślą, że jest komorowy, on jest przelotowy. Tak a propos. Więc generalnie w zasadzie większość producentów produkuje, wkłada tłumniki jako przelotowe. Środkowe czy inne, tak, jako przelotowe. Dopiero końcowe są budowane jako komorowe. Po prostu i też mówiłem wcześniej o tym, dlaczego ten tłumnik taki sam warto dać z przodu czy z tyłu. No, on ma, tak jak mówię, większą efektywność, że jest w środku, a z tyłu jakby zaraz za tłumnikiem od razu jest wyjście, więc tam nie ma żadnych oporów, żeby te spaliny mogły się w tym tłumniku napełnić. Dlatego większą efektywność ma na środku. A końcowy robi się komorowy, bo tak jak mówię, przez to, że nie ma oporów, wydłużamy sztucznie w środku tą drogę. Jest w Hondach taki tłumnik stosowany, wygląda on jak taka trąbka. Nie wiem, jak to się teraz nazywa, kurczę. Jest coś takiego, że jest wejście do tego tłumnika, jest takie przejście nad tym tłumnikiem rury, dopiero jest wyjście. Właśnie to jest po to, żeby wydłużyć tą drogę przepływu i żeby ten tłumnik miał większą swoją efektywność, sprawność. Czyli zwiększa jakieś opory. Tak, zwiększa właśnie opory w tym tłumniku. Może na mocy, jak ktoś tam, nie wiem, jeździ na torze i tak dalej, czyli na to EGT całe, może nie ma to pożądanego wpływu, bo wydłużamy układ, czyli tworzymy jakiś opór, ale dla uratowania się wydechu, żeby to było w miarę ciche i to jakoś ładnie wyglądało, no to ma to sens. Zwłaszcza, że to wolna sak. Tak jest. Przyrosty mocy po zmianie tłumnika. No to ja tu wspomniałem o Kupciu, możecie sobie obejrzeć, ale fajnie zrobił taki odcinek niedawno, gdzie właśnie usunął tłumnik środkowy komorowy. Z białą A3. Tak jest, z białą A3. No i się okazało, że tam tych koni doszło. Kupcia tam fajnie to podsumował. Znaczy nie podsumował. No nie trzeba tutaj nic, nie trzeba tutaj nic mówić. Po prostu zamiast tłumnika komorowego wsadził rurę i było widać, że jest efekt. Zbadał. No więc tak, zmiana tłumnika. Warto tu powiedzieć jeszcze, że jeżeli mamy cały układ, tam akurat Kuba miał, pozdrawiam oczywiście serdecznie, Kuba miał tam tak, że miał zrobionego jeszcze dumpipe'a. Więc może się okazać, że jeżeli ktoś ma oryginalny dumpipe, katalizator i zmieni ten tłumnik
komorowy na przelotowy, że nie da to ani konia. Mhm. Czyli jeżeli niwelujemy jakiś tłumnik czy jakiś element w układzie wydechowym, to musi to być wąskie gardło, żeby akurat dał jakiś przyrost. Zazwyczaj usuwanie tłumników końcowych w samochodach, są wyjątki oczywiście, ale zazwyczaj nie daje mocy. Mhm. Najwięcej mocy zawsze daje właśnie usunięcie katalizatora, pod warunkiem, że zaraz za nim nie ma jakiegoś przewężenia czy tłumnika komorowego, który właśnie jeszcze może to trzymać. Czyli sam downpipe w przypadku tego 2.0 czy tam 1.8 TSI może nie przynieść jakichś efektów mocowych, a usunięcie tego downpipe'a razem z tym środkowym już może spowodować przyrost nawet 20 koni. Dobrze, gdzie WG, czyli tak zwany wastegate, gdzie go włączyć w wydech? To jest też ważne, bo WG mamy tak, mamy w ogóle... Tu może tu w dwóch słowach pierwsze, co to jest wastegate. Tak jest, wastegate, dokładnie, czyli ta bramka. Ona jest w turbosprężarce, zazwyczaj w benzynach, bo w dieslach jest zmienna geometria. Pokażę tu turbinę, mam przecież taką na wierzchu, co jaki problem. Mamy tutaj taką chińską turbinę, no i tu jest ten nasz wastegate. Czyli jest wewnętrzny. Tak jest, tu jest akurat wewnętrzny wastegate. Okay. No i chodzi o to, że on otwierając się czy zamykając reguluje ciśnienie tutaj w tej całej muszli, mm-hmm. które leci na łopatki wirnika. No i jak on jest zamknięty, to leci całe to ciśnienie, a im na przykład zadane ciśnienie. Ustawione ciśnienie po prostu przez program silnika, jak jest ustawione na przykład na, nie wiem, na bar, a tu turbina już chce dmuchać 1-2, a sensor daje info do sterownika. Sterownik przez elektrozawór daje info do tej gruszki, żeby ona się troszeczkę wysunęła. No i ona wysuwając się popuszcza nam tutaj ten zawór, przez to tutaj dość często następują jakieś pęknięcia. Okay. Tu bardzo sroga jest temperatura, więc akurat w tych miejscach newralgicznych powstaje to pęknięcie, bo ona się tylko trochę chula. Jakby ona była całkiem otwarta, to nie ma problemu, ona wylatuje całą rurką, ale przez to, że jest szczelina, to zawsze jak jest gdzieś mniejsze przejście, to tam właśnie temperatura rośnie. Mhm. No i dobra, no i tyle. Więc mamy wastegate wewnętrzny akurat tu, czyli tu nie ma problemu, bo jest wastegate wbudowany w turbinę. Ale? Ale są turbiny, zazwyczaj większe do większej mocy, gdzie wastegate montujemy jako zewnętrzny. Mhm. No i tu jest ważna sprawa. Bo tak, ten wydech jest cichy, a w sytuacji, kiedy turbina przeładuje, no to wiesz, tam słychać jakiś pa-pa-pa i tak dalej, że jest dużo głośniej, bo się otwiera właśnie ten zawór, on leci w podłogę. Mhm. Jeżeli tutaj mamy układ wydechowy i powiedzmy, że dochodzimy tym wastegate'em jakąś drugą rurką w układu, to nie róbcie tak. Czyli chodzi o to, żeby te spalenia nie uderzały prostopadle do tych. Dokładnie, pod kątem 90 stopni, żeby nie wpadały, tylko zróbcie to wejście łagodniejsze. Czyli mniej więcej coś takiego, taki kąt 45 stopni. Mhm. No, taki trójnik, ale bardzo łagodny, nie? Okay. Żeby one łagodniej. No i gdzie? No, generalnie nieważne gdzie, na końcu downpipe'a chyba najlepiej, czy gdzieś na środku. Bo im będzie mniejsze tu ciśnienie i te spaliny będą się poruszać mniej chaotycznie, to tym prędzej one przejmą jakieś zewnątrz. No nie też, żeby gdzieś tam na drugim końcu wydechu, żeby to łączyć, żeby ciągnąć te dwie rury. Mhm. Ale gdzieś w takim sensownym miejscu, ja to zazwyczaj gdzieś daję przy końcu downpipe'a. Tak jak mówię, jeżeli przy końcu downpipe'a dalej mamy możliwość, żeby tylko tak załączyć, to zróbmy to jeszcze dalej, aż dojdziemy do miejsca, gdzie będzie możliwość podłączenia tego pod fajnym kątem. Tak, z ciekawości zapytam, czy ten efekt tych spalin wpadających pod kątem 45 stopni może dać efekt wyciągania spalin z turbosprężarki? Skoro one wpadają tu i... Mi się wydaje, że tu będzie za duże ciśnienie, żeby to tak zadziałało. Aha, okay. Ale na pewno, jeżeli tutaj zrobimy jeszcze większy kąt, jak zrobimy... Im zrobimy ten kąt jakby większy, czy albo bliższy tej rurce, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to podciśnienie może zadziałać. Czyli struga tego powietrza, zanim tędy polecą jakieś gazy, to spowoduje podciśnienie. Później to ciśnienie może się wyrównywać, bo może być tak, że z wastegate'a będzie na przykład tam lecieć bar, a tu już będzie tylko pół bara, więc ciężko, żeby to zdało radę wyssać, bo tu będzie inne ciśnienie, więc tak naprawdę to będzie działać w drugą stronę. Ale tak czy siak, im mniejsze te opory, czyli im z większym kątem, to wsadzanie tym będzie miało lepszy efekt końcowy. Okej. Okay. No, czyli nie gdzie, a jak. Dobrze. Następne pytanie. Jakie czynniki mają wpływ na zmianę brzmienia? Myśmy tu już wspominali w tym filmiku o tym wszystkim, ale tak na podsumowanie. No, średnica układu wydechowego i te tłumniki. Jakie one są, ile ich jest, jakie są duże. Czyli w pierwszym... A to chyba bardziej też chodzi o głośność. Tak, o głośność, dokładnie. Mhm. Jeżeli chodzi o głośność, czyli my tutaj tak znacząco nie możemy wpłynąć na barwę tego dźwięku, że z czterech cylindrów zrobimy sześć. Możemy oczywiście w kolektorze wydechowym wpłynąć, żeby... No właśnie. Chyba jedynym, zrobić bokser. Jedynym elementem, który wpływa na barwę, tak?
Tak. To chyba z kolektor wydałby. Tak. I są też złe tumniki, czyli takie, które mają zacienką tą ściankę po zewnątrz i one trochę grają. Aha. No i to może powodować jakieś dodatkowe przydźwięki i w niektórych samochodach to może przynieść efekt pozytywny, a w niektórych nie. Mhm. Więc tak, średnica i tumniki mają wpływ na brzmienie i ta zasada, powtórzę ją, im większy tumnik, tym będzie po prostu ciszej przechodząc przez niego. Następne pytanie. Czy wydech do samochodu z kompresorem traktować jak do silnika z wolnosącego czy z turbą? To jest dobre pytanie. No to jest pytanie, które mnie interesuje, bo w sumie mam takie auto. I tu powiem szczerze, że raczej trzeba traktować to jako silnik turbo, bo zwiększamy stosunkowo ciśnienie w układzie wydechowym i co? Tylko tutaj nie mamy ani nie możemy zmienić turbiny, ani możemy zmienić kolektor wydechowy. Mhm. Tylko akurat w przypadku tutaj klient pytał, bo pamiętam o Mini Coopera, tego R53. Mhm. No ja to ze swoich doświadczeń, z tych mocy tam powiedzmy okolice 200 koni, ta zmiana kolektora tego seryjnego na customowy, który był dłuższy, w ogóle nic to nie dało, ani konia. Mhm. Więc na pewno przy powiedzmy, znaczy po pierwsze ten kolektor fabryczny nie jest zrobiony aż tak jakoś tragicznie, bo on jest w miarę długi i te runnery ma fajne. Mhm. Po drugie, tam nie było aż na tyle pewnie mocy, żeby wykorzystać ten potencjał tego customowego kolektora. Mhm. Na pewno warto go zmieniać, ale tutaj raczej chyba było pytanie o średnicę tego wydechu. Czy go traktować jak wolnostak czy turbo. Jako weźmiemy sobie silnik wolnosący jako taki, jako taka podstawa. I teraz tak, jeżeli mamy silnik turbo, to z część tych spalin wykorzystamy na obrót tej łopatki w tym turbinie. Czyli tą energię tych spalin zmniejszymy, to ciśnienie i tak dalej. A w kompresorze działa to odwrotnie, czyli kompresor nam jeszcze dorzuca tego powietrza do kolektora wydechowego, więc jest większy efekt niż turbo. No i to jest jako fajna podsuma do tego, że wydech do kompresora, jeżeli wcześniej nie było tego kompresora i go dokładamy, raczej powinien mieć większą średnicę, mhm, stosować to, bo zwiększa się zdecydowanie ciśnienie i tak jak mówię, w stosunku nie do turbo go nie wykorzystujemy ponownie. Tyle. Fajnie. Jeżeli chodzi teraz o redukcje stożkowe, zwężka Venturiego była, redukcje stożkowe. Redukcje stożkowe są bardzo ważne. Czyli jak na przykład łączymy dwa wydechy, żeby jedna rurka wchodziła w drugą. Mhm. No to w przypadku, kiedy spaliny idą stąd tu. Jest dobrze. To znaczy, to nie jest dobrze, ale to powiedzmy, że pominę to. Tak jest. Okay. Ale kiedy lecą z tej strony do kolanka, akurat w tym przypadku, to jest bardzo źle. Tu dookoła jest rant, plus jeszcze jak ktoś pospawa bez osłony argonu, to zrobi się jeszcze większy rant. Mhm. I to może powodować wzrost EGT. Bo tutaj te spaliny, które będą lecieć przy ściance, one się będą odbijać i powodować zawirowanie. Mhm. Czyli będą też wpływać na te spaliny, które chcą swobodnie lecieć środkiem. No i w efekcie to będzie powodować wzrost EGT i im z większej średnicy na mniejszą, tym większy to będzie problem. I będzie widać to na tym odcinku, że po prostu ta rura jest tutaj przegrzana. To będzie złotawa, a tu już może być brunatna. Mhm. Nie wolno, to jest chyba największy błąd w zrobieniu układu wydechowego, żeby robić takie przejścia 90 stopni, takie ostre. Zawsze redukcja stożkowa. Ja na swoim filmiku, to już któryś ja wspomnę, chyba nawet pokazałem tam, jak się robi taką redukcję. Zwykły stożek, prasa, naprawdę. Nie trzeba jakiejś filozofii, zrobicie to w bardzo prosty sposób, więc po prostu... Polecasz tak, zaglądać do twojego filmiku. Tak, kolejny raz polecam, tak, zapraszam. Dobrze. Dobrze, następne pytanie. Grubość ścianki rury. No super, to jest pytanie, bo to jest mit mitów. To chodzi o to, że najczęściej, jeżeli chodzi o wybierane grubości ścianki do układu wydechowego, ona ma albo 1,5 albo 2 mm. Mhm. No i ja szczerze uważam, że głupotą jest stosowanie 2 mm. Ludzie mówią, że to jest właśnie ten mit, ale ja go zaraz wyjaśnię, bo to tak jest niby mit, niby nie mit, że ściankę, znaczy grubsza ścianka rury powoduje to, że ten układ wydechowy, jak sobie porównamy jeden z drugim, jest dokładnie taki sam, te same tumniki, ta sama średnica zewnątrz, różni się tylko tym, że średnica w środku jest inna o ten milimetr, bo grubość ścianki jest inna, że on jest cichy. Czyli stosujcie grube ścianki, bo wydech jest cichszy. Wydech jest cichszy dlatego, że średnica w środku jest mniejsza, co już wspomniałem, że dobór średnicy jest bardzo ważny. I tak samo w tumnikach, jak wspominałem też w odcinku, że ta grubość ścianki zewnętrznej ma wpływ na wytłumienie tych spalin też. Czyli tak jak macie kolumnę głośnikową, to wiadomo, że jak głośnik pracuje z jakimś ciśnieniem akustycznym i ta kolumna będzie miała grubość ścianki, powiedzmy, nie wiem, tam 20 mm MDF-u, to ona nie będzie drgać, czyli nie będzie wpływać na ten dźwięk. A jak będzie jakaś cienka tam z jakiejś tektury, no to ona też będzie drgać i to już nie będzie naturalne. Więc stosowanie takich średnic minimalnych czy jakichś przetłoczeń na tumnikach ma tutaj znaczenie. Natomiast same rury,
Ja uważam, że powinno to być max 1,5 mm, takie między 1,2 a 1,5. 1,5 się oczywiście łatwiej spawa niż 1,2, więc i też mało średnic jest dostępne z tego wymiaru. Właśnie, jeżeli spawacie tak jak ja, czyli kolanka plus rury, no to te średnice, żeby też były takie same, znaczy grubość ścianki. Nie łączymy rur dwójki z kolankami z półtorej. Robimy run na każdym przejściu tego łączenia, więc wykluczone, dobierajcie kolankę i rury tej samej średnicy i tej samej grubości ścianki. I ja bym obalił ten mit, że dwójka ścianka wycisza, to raczej chodzi właśnie o tą średnicę w środku. A wagowo wpłyniecie bardzo niekorzystnie na taki układ. To potrafi ważyć naprawdę sporo więcej. Jak jeszcze ktoś tego nie robi, idźcie do jakiegoś sklepu, weźcie medrury z dwójką i z półtorówką. Zobaczycie, że to się wydaje, jakby to ważyło połowę mniej. Więc waga tu wygrywa. W tłumiku chyba jest na odwrót. Twierdziłeś, że nawet warto skorzystać z grubszej ścianki. To właśnie, to mówimy o tej takiej wartości od minimum do maksimum. Czyli tak samo jak dlaczego wydechy tytanowe brzmią inaczej niż takie zwykłe nierdzewne. Bo rura tytanowa ma zazwyczaj 1 mm grubości albo cieńsze. I tutaj właśnie o to chodzi, że ja mam ten złoty środek jako 1,5 mm i stosuję tej grubości ścianki w układach, czyli w rurach i w tłumnikach. Jako taki element, który jest jako minimum do zastosowania, żeby ta ścianka nie powodowała jakichś przydźwięków, a przy tym nie było to za ciężkie. Tytan stosuje się z jedynki i dlatego dźwięk jest inny, bo właśnie ta ścianka już drga. I tak samo jest z tłumnikami. Jeżeli ta ścianka tego tłumnika jest z jedynki, a nie z półtorówki, i tu mówię, robiłem testy, dwójka już nie. Dwójka z kolei negatywnie wpływa jeszcze bardziej. Nie wycisza już, tak? Nie wiem. To jest jakaś... nie wiem, dlaczego tak wyszło, ale tak wyszło. Że już ta dwójka już tak nie wyciszała. Tak jak porównywałem ten tłumnik. I ten dźwięk już był taki dziwny. A tłumnik ile ważył, to już nie chcę wspominać. Więc nie. 1,5 mm i koniec, kropka. Przynajmniej według mnie. Następne pytanie. Tu możemy podejść pod ten samochód. To w sumie też poruszymy ten temat, bo tu chodzi o wyrównanie długości odcinków rur między kolektorami. To w przypadku jak jest na przykład V6 i tak dalej. V8 to raczej nikt z dłużej nie montuje, ale możemy podejść, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Podrzucę zdjęcie, później Karolowi to wrzuci. Ale jeżeli mamy silnik, tak jak pokazywałem, że jeżeli on jest wzdłuż, to jest akurat z turbo, to tam nieważne, ale jak jest wzdłuż, to zanim one się połączą w jedną rurkę, to jest ta sama odległość z prawej i z lewej strony. No tak, jakbyś... symetrycznie jest. Tak, ale jeżeli jest silnik w poprzek, na przykład Mondeo ST220, dużo jest takich samochodów. Silniki tam 2,5 litra czy 3 litrowe mają, jak mają w poprzek ten silnik i ten wydech... No tak, to ta droga jest krótsza, a ta jest dłuższa. Dokładnie, ta jest zdecydowanie dłuższa niż tamta. Ja podrzucę jakieś zdjęcia, jak ja robiłem takie sztuczne wydłużenie tej... Bo nie możemy skrócić tej chwili. No nie, przodu, no nie, ale można wydłużyć. Można wydłużyć tą z tyłu. Zdecydowanie to wpłynęło pozytywnie na osiągi. Różnica była kosmiczna. Tam takiego silnika wolnosącego dochodziło tam od 15 do 20 koni. Jak będę miał tam... możecie wejść do mnie na stronę na Facebooku. Gdzieś tam znajdziecie. Jest sporo tych postów, ale gdzieś znajdziecie to. Tam był właśnie rysunek tych zakrętasów chyba w jakimś Oplu i wyżej był wykres. Jak to wpływa. I powiem wam, nie tyle, że chodzi o samą moc, ale moment obrotowy. W tym Mondeo ST220 to stało się coś takiego, jakby ten silnik dostał właśnie takiego, no może nie kompresora, ale coś jak wiecie, jak V-Tec działa, że w pewnym zakresie obrotów następuje takie kopnięcie, jakby drugiego życia dostawał. To tym Mondeo jechałem na seryjnym wydechu i później przejechałem się po. Ja w ogóle nie jeżdżę samochodami klientów, ale to ciekawość mnie zżerała, a też nie chciałem klientowi oddać samochodu. Pierwszy raz to robiłem. I nie chciałem oddać samochodu klientowi, który ma jeszcze o 10 koni mniej od tego, co fabrycznie, więc strasznie byłem ciekawy tego rozwiązania, robiłem to któryś tam raz, ale to w każdym silniku to się troszeczkę inaczej przyjmuje. Natomiast w tym modelu zrobiłem taką piramidkę, takie przejście, znaczy piramidkę. Spirale. Taką spiralę. Warto też wspomnieć, że kolanko, jakby porównać te dwa odcinki, który ma jaki wpływ na długość tego odcinka. Ten jest pamiętny tylko przelecą, a tutaj są opory i dłużej to przelatuje. Ja to biorę mniej więcej jako pół, czyli jeżeli to całe kolanko ma tutaj 12 cm długości, a chcemy te dwa odcinki wyrównać do siebie idealnie, no to powiedzmy, że ja to traktuję te 12 cm jakby to była zwykła rurka gdzieś tam koło 20 cm. No i to się oczywiście spisało, znaczy nie ma co tak obliczać, mówię, co do tam jakiejś, nie wiem, 1/10 czy tam jak czepiać. To nie apteka. No, to dokładnie, to nie apteka, ale jak jest na wyjściu tam przy ścianie grudziowej jest ta cała odległość do wejścia do rury, do połączenia tego w tego Y-pipa czy X-pipa, jest tam, nie wiem, pół metra, z przodu jest półtorej. Tak jak zrobimy z przodu półtorej, znaczy zostanie z przodu półtorej, a z tyłu zrobimy, nie wiem, 1,2 metra czy 1,4 albo 1,6,
to spowoduje już mega różnicę. Mhm. Bo to jest więcej niż drugie tyle, wydłużymy tą rurkę. Więc warto to stosować. Nie w każdym samochodzie jest miejsce na coś takiego, ale jak jest gdzieś miejsce, to możecie warto to stosować. Tak, więc to było fajne pytanie. Czy jeszcze jakieś pytania nam zostały? To jest, mamy tutaj pytanie o odległość tłumnika od kolektora wydechowego, czyli jak daleko go stosować, ten pierwszy. Ja bym to zostawił do tych kolektorów wydechowych. Okej. Okay. Tu jest też pytanie proste, czy można spawać wydechem i gomatem. Można, oczywiście, że można, natomiast no nie wygląda to tak dobrze. I koniecznie trzeba zmienić drut w migomacie na nierdzewny. No bo będzie tak, że rura nie będzie rdzewieć, a spaw będzie. No to już w ogóle będzie wyglądać tragicznie. Mamy tu następne pytanie. Drogie marketowe cutbacki, czym się różnią, czy warto je kupować? Ja powiem szczerze, że naprawdę już dużo droższe muszą być cutbacki, żeby jakąś fajną customową robotę zastąpić. Plusy mają takie, że robiąc robotę customową, że tak naprawdę no, będziemy się spodziewać tego, co konstruktor wymyśli. W przypadku wydechów aktywnych to nie ma w ogóle jakiegoś większego znaczenia. Nawet powiem, chciałbym szczerze, że te wydechy aftermarketowe, no i taki do Golfa 7R kiedyś tam montowałem, dość dziwnie ten tłumnik końcowy był zmontowany. Jak była moc seryjna, było spoko, a jak już było 450 w tym 7R, to ten tłumnik końcowy cały czas on pękał, rozwalał się od ciśnienia. Tam bardzo, bardzo restrykcyjne było przejście między zamkniętym a otwartym. To już nieważne. Ale nie wszystkie aftermarketowe wydechy będą lepsze od customowych i nie wszystkie customowe będą lepsze od marketowych. Czyli warto, co by tu warto było zaznaczyć. Takie aftermarketowe jest sporo filmów na YouTubie, jak brzmią. To jest ich plus. Można posłuchać. Można posłuchać. Jemu się podoba to brzmienie, drugiemu to. I na przykład wybierze taki wydech. No i tam w tych aftermarketowych jeden kosztuje 5 koła, drugi kosztuje 15. Niekoniecznie ten za 15 jest lepszy. Trzeba zwracać uwagę tak. Na spawy, czy są robione migomatem, czy tigiem. Czy są robione właśnie flansze, połączenia tych wydechów. Najczęściej jest to robiona rura w rurę nasówka. I to jest w takich mniej dokładnych wydechach, żeby wyeliminować jakiś błąd konstruktora, że on się gdzieś tam pomylił, bo można ten wydech wydłużyć, skrócić albo przekręcić. Obrócić. Mhm. Flansze to często jest spotykane w firmie Miltek, że łączony jest wydech na flanszach i te flansze są ze zwykłej stali. Mhm. Cały wydech nie rdzewki, a flansza rdzewie. No ja bym to raczej potraktował na minus. Mhm. No i w przypadku jakichś końcówek wydechowych też możemy sobie wszystko powybierać tych aftermarketowych. Mamy tam półkę, gdzie czarne, takie, przypalane, nieprzypalane. Są plusy wydechów aftermarketowych, tak samo jak u mnie musicie średnio poczekać pół roku na wydech, a taki wydech, nie wiem, no jakiejś firmy dedykowanej, gdzieś może u jakiegoś sprzedającego, no, leży na magazynie, więc... W sensie pół roku jest czekanie w kolejce. Tak, tak. Samo wykonanie trwa około tygodnia. Zależy właśnie, tak powiedzmy, że od 2 dni do 5 dni, w zależności jaki to ma być układ. Tak jest u mnie, ja mam 2 ręce, więc ja działam sam. Mam nadzieję, że znajdę kiedyś pomocne ręce i... Dobrze. Będzie to szło jakby nie sprytniej, tylko lepiej. Szybciej. Tak? To może ja się już zacznę uczyć. Właśnie. I co? No i tak jak mówię, no jeden i drugi układ ma jakieś swoje plusy i minusy. Okay. No ale mówię, jak komuś zależy na terminie, prawdopodobnie customowa robota odpada. To trzeba kupić aftermarket i jeździć. No później, czy tam się cieszyć z brzmienia, czy nie. Ale myślę, że z powodzeniem on się też sprzeda, jak nie będzie jakoś bardzo używany. Tutaj jeżeli chodzi o wartość tego produktu przy sprzedaży, czyli ten wydech, zawsze taki aftermarketowy, który kosztował tam 10 czy 20 tysięcy, on podniesie trochę wartość tego samochodu, albo sprzedając go nie dużo stracimy. Lepiej trzyma cenę. Właśnie, wydech customowy, nawet jak taki wydech aftermarketowy kupimy za pół ceny, no to już wiemy, że praktycznie w ogóle nie stracimy. Mhm. Jeżeli chodzi o wydechy customowe, no to będzie kwestia jakiej firmy. Mhm. Jedne firmy już... Nie wiem, mogę na swoim przykładzie. Ja za taki wydech do takiego samochodu brałem gdzieś okolice 3,5 tysiąca ileś tam lat temu. Mhm. Ten wydech wystawiony 2 lata po tym za 2,5 tysiąca i zszedł w ciągu jednego dnia. Mhm. Więc i mnie to ucieszyło, właściciel mi zadzwonił jako pochwałka i w sumie mnie to ucieszyło, ale to tak jak mówię, zależy. Są firmy, gdzie ktoś, no nie wiem, może nawet ten wydech gdzieś słyszał na żywo i stwierdził, że chce taki, jak powiedział, może jak będzie sprzedawał wydech, to że on chce. Mhm. To jest kwestia indywidualna. Jedne firmy robią takie customy, że ja bym tego za darmo nie wziął, ale to jak mówię, no to... Zależy od firmy. I poprzednio powiedzieliśmy też, jak zwrócić uwagę, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego, przy przemyśleniu, jak kupić taki wydech, czy kupić. Masz jeszcze jakieś pytania? Tak. Dajesz. Spłaszczona rura, czy ma wpływ na moc, czy na dźwięk? Zależy jak spłaszczona, co? Właśnie, więc kurde, no ja te przykłady to mam tutaj na miejscu.
patrzcie. To jest łącznik wydechowy w Mustangu 2.3 EcoBoostie. Tu jest spłaszczona, bo gdyby szła niżej, ona już idzie niżej niż rura. Ale generalnie, no, gdyby to przypominało łącznik jakiś okrągły, to zobaczcie. I to jest, no różnica jest kolosalna, to jest 2 cm niżej schodzi. To jest ta sama średnica, akurat dobrałem. A pole powierzchni zachowane? Dokładnie, no i to jest najważniejsze. Więc jeżeli widzicie, że ta rura tu jest szersza. Więc nie ma wpływu na przepływ, znaczy jakiś ma, ale to są naprawdę, to my się nie będziemy doczepiać szczegółów, mówimy co faktycznie ma znaczenie, a nie co może mieć znaczenie albo ma mikro. To nie laboratorium. Nie, tu jest mięso, to ma, to nie ma, koniec i tyle. Ja czyli mówię, może być spłaszczona przy zachowaniu. Tak, w BMW-kach serii F czy G, wcześniejszych, a nie pamiętam, ale jak idzie to wyjście z downpipe'a, tam jest taka spłaszczona rura. No gdyby ona była okrągła, to ona by była 2 cm niżej. Mhm. No więc to myślę, że więcej by miało wad, bo byście gdzieś tam mogli tym zahaczyć, niż zalet. Ogólnie pole przekroju ma się liczyć, tak? To co wspominaliśmy wcześniej. Jeżeli jest takie samo, nie ma żadnego wpływu. Lokalizacja przepustnicy. Było pytanie o lokalizację przepustnicy. Gdzie? To, czyli prawdopodobnie chodzi o to, czy gdzieś na środku wydechu można robić klapę, żeby te spaliny szły w bok. Ja w ogóle nie jestem za tym, jestem kompletnym tego przeciwnikiem. Powiedzmy, że można kupić jakieś tuniki jako gotowce z przepustnicami, jako końcowe czy jako środkowe, które tam, nie wiem, powiedzmy, że taki tunik z przepustnicą do samodzielnego montażu będzie kosztował gdzieś między 1500 a 2000, a taka zwykła przepustnica, którą możecie kupić gdzieś w markecie, kosztuje tam, no nie wiem, z jakąś centralką między te 500 a 800. No i teraz o co chodzi? No jest oszczędność jakaś 1300 zł, ale musimy jeszcze jechać do kogoś, żeby zamontować, no końcowy zresztą też. Efekt jest tego taki, wiem, że pewnie część ludzi się ze mną nie zgodzi, ale ja mam takie przypadki, że ludzie przyjeżdżają i to usuwają. Mhm. Oni to zamontowali, wydali na to pieniądze, to leci do kosza. Albo coś się z tym dzieje, na zdrowie. Dziękuję. A czemu idzie do kosza? Leci do kosza, bo ludzie są z tego niezadowoleni. Oni myśleli, że rozsądzą 1000 zł, że będzie taki sam efekt, a nie jest. Nie mówię tu już o jakiejś ciepłej podłodze, tylko ten dźwięk nie jest taki jak trzeba. To ta fala dźwiękowa, ona im jest, powiedzmy, bardziej z tej zaburzonej robi się taka bardziej liniowa, czyli przebiega do końca wydechu, tym jest ten dźwięk ładniejszy. Czyli to wiesz, zmieniając tą przepustnicę, wkładając tą przepustnicę w układ w sekcji końcowej, mamy wpływ na regulację głośności. A na środku mamy wpływ na regulację głośności, ale jeszcze na barwę tego dźwięku i on jest okropny. Jeżeli chodzi o jakieś silniki V8 i tak dalej, no jest głośniej, część ludzi się tym cieszy, ale jednak klienci przyjeżdżają i to usuwają. Więc ja jestem za tym, żeby tego nie stosować. Mhm. To też ma wpływ na jakieś BHP, że gdzieś tam się robi ciepło pod spodem, gdzieś ta fala się odbija. To buczenie nie słyszymy z tyłu, tylko gdzieś pod samochodem. Więc jak chcemy przejechać gdzieś jakąś dłuższą trasę, to może być takie średnio komfortowe, a wiadomo, że mamy gdzieś na środku przewody paliwowe, możemy mieć gaz. Mamy też to, jak to się nazywa, ten cały baranek, czyli izolację, która też niekoniecznie lubi takie zmiany temperatur. Zabezpieczenia. Jak jedziemy, to tam kij, bo to powiecie leci, ale jak stoimy w korku i tam cały czas spaliny uderzają się od gorącego asfaltu, gdzie mamy lato i nie wiem, ten asfalt ma 50 stopni, no zastanawiające, prawda? Myślę, że w samochodzie też jest dużo cieplej. Właśnie, więc ja nie jestem za tym. Ja jestem za tym, żeby ten wydech wyglądał schludnie, czyli żeby żadne te klapy nie były nigdzie z boku, tylko po prostu na jeden z wyjść z tłumnika i to wygląda wtedy schludnie, tak jak nie wiem, fabryczne jakieś rozwiązanie. Mhm. Następne pytanie. Czy zmienić w ogóle wydech w dieslu, jak moc będzie podnoszona ze 150 do 180 koni? Zarąbiste pytanie, akurat jeżeli chodzi o diesla. Częsta modyfikacja pewnie, takie 30 koni. Więc tak, zazwyczaj te samochody, czy mają DPF-a, czy nie, to jeżeli modyfikacja polega tylko jako sam soft, to nie wiem, jak będziecie teraz robić akurat program z Kiwim. Mhm. Tam nie wiem, czy będzie układ fabryczny, wydechowy, czy nie. Zazwyczaj jest. Ale możesz go też o to zapytać. Przy okazji oczywiście pozdrawiam. Moim zdaniem, jeżeli jest seryjna turbosprężarka, seryjny kuler i wydech i tak dalej, to lepszą modyfikacją jest modyfikacja interkulera. Czyli zamiast zrobić ten wydech, niewiele się tam ugra, jeżeli chodzi o dźwięk, jak zostaje GPF, a jak usuniecie GPF, no to generalnie trujecie już cały świat, tak? I powiedzmy, że i tak ten wydech w tym takim 1.6 czy 2.0 on nie będzie jakiś mega ciekawy. Czyli podsumując, jak chcecie przeznaczyć pieniądze na wydech, to lepiej przeznaczcie na dolot i uzyskacie tym jakby lepszą moc. A samo to jakieś tam, nie wiem, między 150 a 180 koni, czyli pewnie da sam chiptunik, to ile da modyfikacja wydechu? Ja myślę, że niewiele, jeżeli ta turbina zostanie seryjna, to może będzie 5 koni czy tam 10.
Czy warto rezygnować z ekologii na rzecz tych 5 koni, no i wydawać te pieniądze? Chyba nie. Mhm. Lepiej zainwestować w kuler, bo często w serii już nie dają rady. I ja widzę, jak tunerzy niektórzy leją wodą te kulery, żeby z tego diesla 150 zrobić te 180 na kreskach, mhm. a samochód wyjeżdża i na autostradzie ma taką moc, a na mieście to jest dwójka, trójka i nagle samochód nie ma mocy. Mhm. Czyli kuler jakby też nie wpływa na tą moc, że nie wiem, zmiana kulera da 10 koni, ale cały czas będzie ta moc dostępna, ta, którą, o którą walczyliście przez program. No i to jest też bezpieczniejsze dla silnika, bo to właśnie zmniejsza to EGT, bo jest mniejsza temperatura na dolocie. Czy jeżeli chcemy mieć ładnie brzmiące auto, kupmy sobie po prostu benzynę. Super wniosek. Tak jest. Ja nie mówię, że wszystkich musi na to stać, ale... Znaczy są niektóre diesle, co całkiem ładnie brzmią, tak, ale... są też V6-kowe, tak? Tak jest. My mówimy tutaj o jakimś tam 1.6 czy 1.4 i tak dalej, mhm. gdzie te samochody są katowane gdzieś po mieście i w trasie, żeby mało paliły. Czyli w tym wypadku konkretnie tego pytania zostawiamy serię. Tak, tak. Dobra. Ja myślę, że tak. Następne pytanie. Buczenie. Jak sobie z tym poradzić? No to tak, zazwyczaj jak ja zadaję pierwsze pytanie klientowi, który ma problem z tym buczeniem, no to pytam, jaką ma średnicę wydechu i jakie ma te tłumniki. Mhm. I o tym wspomnieliśmy, czyli za duża prawdopodobnie jest średnica, mhm. to może mieć wpływ na buczenie. Za małe tłumiki. Tak jest, druga sprawa, możecie się poratować tym, tą ślepą kichą. Mhm. Ona nawet jak jej nie policzycie za dobrze, a zastosujecie kolanko czy kawałek rurki na tym kolanku albo na końcu tego kolanka tłumnik, to już to coś wniesie pozytywnego. J-pipe. Tak. Podoba mi się ta nazwa. Tak. I co? I jeszcze najważniejsza sprawa to są te tłumniki, czyli mhm. najprawdopodobniej jeżeli ten układ, ta średnica tej rury nie jest aż tak przeliczona, żeby to była tragedia, a są te dwa tłumniki, to najprawdopodobniej ten tłumnik końcowy jest po prostu za mały. Mhm. No, albo nieraz ktoś ma wydech 2,5 cala, a kupi 2,75 tłumnik gdzieś na jakiejś aukcji, bo był tam za stówkę czy coś, i on to założy. No tego nie róbcie. Trzymajcie się już średnic raczej do końca, w sensie takim, że jak jest rurka wchodzi w tłumnik, to żeby ona była dopasowana do średnicy tłumnika, a nie zwiększanie. I później zaraz za tym tłumnikiem jeszcze jest setka rura, bo to jest końcówka, no i mamy efekt buczenia murowany. Mhm. Zazwyczaj te średnice po przejściach przez te elementy, jak tłumnik, katalizator, powinny się zmniejszać do końca. Nie powinny się raczej zwiększać, bo to właśnie powoduje buczenie. Okej. Okay. Akurat tu też było pytanie, od J-pipe czy inny tłumnik, średnica układu. Czyli tu już żeśmy to załatwili. Było jeszcze jedno pytanie w parę było tych pytań, o moje byłe projekty Audi RS4. Może to też zrobimy jakiś osobny odcinek. Może opowiem, wrzucimy jakieś filmiki, jakieś zdjęcia. No, sam raz w tej kwestii masz się czym pochwalić, ale zadecydowałeś, że to będzie oddzielny materiał, tak? Tak mi się wydaje. No, miałem generalnie dwa projekty, dość fajne. Mhm. Tych projektów to było więcej, ale takie dwa, co idzie się czymś pochwalić, to były projekty przeróbki Audi A4, co Karolowi tobie jest bardzo dobrze znane. Mhm. I były to przeróbki wersji Quattro na body RS4. Mhm. No jeden to był. A co było pod maską? Obydwo było 2.7 turbo, czyli prawie nie tak jak uważam, natomiast były to silniki S4-kowe. Mhm. Powiedzmy, że finanse nie pozwalały na budowę, na zakup RS4, mhm. które w tamtych czasach to kosztowało 40 czy 50 tysięcy, jak sobie przypomnę, że RS4 tyle kosztowało, to dzisiaj to bym nerkę sprzedał, bym brał śmiało, bo tak ceny poszły do góry. Mhm. A w sumie miałem dwa RS4, a żaden nie był oryginał, więc owszem, dalej marzę o tym, żeby mieć takie RS4. No właśnie, wrócisz do tego? Chciałbym. Miałem takie... No, ale do B5 czy coś innego? Do B5 tylko i wyłącznie. O, super. Do B5 tylko i wyłącznie. RS4 B5 w oryginale, w kombiku chciałbym bardzo. Sedan, no to po prostu to zawsze chciałem mieć tego sedana, on ma też sztywniejszą tą budę i tam spełniłem swoje marzenie, zrobiłem tam 760 koni. Wow. Tak? I to był jakby ten następny projekt. I marzy mi się jeszcze Golf 4 R3-2. O, kurde, tak. Miałeś robić wydech do takiego. Był? Miałem robić wydech, mam nadzieję, że przyjedzie. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Może coś nagrałem. Tak, mam nadzieję, że się to uda. Bardzo rzadkie samochody. Miałem plakat. Ja nie miałem jakichś plakatów Lamborghini, Ferrari. Ja zawsze tak chciałem mieć jakieś takie marzenie, takie, że się może osiągalne. Stawić. Tak, tak, dokładnie. Więc a ja mam podobnie, ja też nie szaleję za Lambo. Nie udało się, ale i wartość oczywiście tych samochodów rośnie cały czas, więc to też nie jest takie spiesz proste. Się. Właśnie. Teraz najważniejsze jest budowa tej hali, polepszenie dla siebie tych warunków pracy. Mhm. No i jak już się to uda zrealizować, to chciałbym. Jakbym miał Audi R4 B5 i Golfa R3-2, to super. To by było spełnienie marzeń. Niech tam sobie stoją. Jakieś tam delikatne modyfikacje raczej chciałbym zostawić w oryginale. I bardzo jeszcze chciałbym przerobić Peugeota 306 na 306 Maxi. On jest taki szerszy. Zrobić tam jakieś 300 koni. Taka rajduma. A jaki tam jest silnik?
Właśnie w 306 Maxi jest chyba 1.6 wolnostrak i on jest chyba zrobiony na 300 coś koni. Tak, ale tam jest gruba modyfikacja, to są takie koszta, że... Szczerze, nie słyszałem o takim. Możesz wpisać, wpiszcie w Google Peugeot 306 Maxi. On jest poszerzony, jakiś Francuz z tym zdobywał niesamowite medale. Jak obejrzycie jakiś onboard, tak się to nazywa, czyli jazda po prostu w środku, to ja się za głowę łapę, co gość robi takim samochodem, jak on zapiernicza po tych wąskich drogach. A to tylko 1.6. A dlaczego o tym myślę? Bo z przypadku kiedyś kupiłem Peugeota 306, miałem. I zacząłem, zawsze jak mam jakiś dany samochód typu Audi A4, że o, fajnie jest mieć RS4, tak jak miałem Peugeota 306, to właśnie tak sobie pomyślałem, 306 Maxi, kurde, ekstra sprzęt, nie? No i wiadomo, że są te 106 Maxi tak samo, że jest Renault Megane też w tej wersji Maxi, to jakiś Polak nawet tym jeździł. Nie pamiętam, chyba Kulik właśnie jeździł tym Megane, tym Maxi. W każdym razie, gdzieś ta stara motoryzacja i tak mnie bardziej kręci. Ale jako samochód taki, żeby stał i gdzieś tam się nie miał czasu do czasu przejechać. Ja te projekty wszystkie posprzedawałem, zamieniłem to na tą S5 z 17 roku. Jako zamiana tych wszystkich samochodów i zebranie tego złotego środka. I owszem, brakuje w tym samochodzie mi takiej duszy, ale kurde, jeżdżę bazawaryjnie i ta skrzynia automatyczna, to zawieszenie, to wszystko. To jest technologia, której brakuje w tych starszych samochodach. Ale wsiądzie ktoś do Malocha, czy nie wiem, czy do Fiata, czy coś, nieważne czy on ma 20 koni. Kurde, jest takie coś, no jest banana fagru. Dusza, to się nazywa dusza. Tak, tak. I będę dalej o tym marzył. I mimo, że to samochody, które miałem, to sprzedałem na poczet mieszkania, czy właśnie tej hali. Czyli życie. Czyli życie i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda zrealizować po prostu te marzenia. I oby one nie kosztowały już drugie tyle, a inflacja nie była tak wielka, że nikogo nie będzie na to stać. Ale ja się nie mylę, to było ostatnie pytanie. Tak. Wiadomo, że część to już wykreślili. Ostatnie pytanie będzie ode mnie z kolei. Humanistyczne. Czyli totalnie nie twoja działka. Okej. Tłumik czy tłumnik? Słyszę, często mówisz tłumnik. Powinno się mówić tłumik. Aha. No właśnie. Gdzieś to N tam wklecam, tak? Tak. No. Myślałem, że specjalnie. To mi się wydaje. Techniczne. Nie. Absolutnie. Okay. Absolutnie. Po prostu mówię tak szybko, nieraz bez zastanowienia. Aha. I przepraszam, jeżeli to kogoś gryzie. Nie. Co ty? Myślę, że z telefonu nawet tego nie da rady wyłapać. Ja to po prostu słyszę. Rozumiem. Więc... czasami się tak dzieje. Ja zawsze miałem jakieś problemy z dykcją, z gryzem. Ogólnie polonistyka jest mi bardzo obca, dlatego kończyłem studia takie techniczne. Bardziej techniczne, tak. Wiadomo, że nawet w technikum energetycznym z Loretańskiej kończyłem w Krakowie. Pozdrawiam oczywiście, jeżeli ktoś z widzów aktualnie się tam uczy albo jest już absolwentem, to bardzo pozdrawiam. No jednak tam też, no, człowiek nie chciał się uczyć polskiego, a tam też był ten polski, więc zawsze to tak miałem z tym problem, przyznaję, ale jakbym miał tutaj wpłynąć na to, żeby młodzież, która teraz uczy się tego polskiego, żeby nie wiem, żeby to zmienić, żebyście nie byli takimi tukami jak ja, to radziłbym czytać książki. Aha. Kurde, ja bardzo mało książek przeczytałem, teraz jest ten internet, wiadomo, że są te takie rzeczy, które poprawiają, nie wiem, tam zamiast OM, że tam ma być O, no tak. Coś takiego. No chodzi o ortografię. O ortografię chodzi. Tak, że to wszystko polepsza i potrafi człowiek czytając, patrząc na te wszystkie zdania, jakby mi się wydaje, że ułatwia sobie drogę do łatwiejszego wypowiadania się i też patrzy na tą interpunkcję, bo ją się czyta. Jak tam jest przecinek, to się robi odstęp, a nie czyta się w jednym ciągu, więc jak ktoś do nas pisze jakieś coś na Facebooku i to pisze jednym ciągiem. Albo komentarze. Bardzo często w komentarzach brakuje tej interpunkcji. Tak jest. Jedno wielkie, długie zdanie. No, ja akurat nie jestem jakimś tam... ja też już zacząłem zwracać na to uwagę, więc nauczycielkę polskiego oczywiście też pozdrawiam. Wszystkie nauczycielki moje polskiego pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś wstydu. I co? No i mówię, polecam młodym, żeby zacząć. Będę w szoku, jak jakaś nauczycielka polskiego cię ogląda tutaj. No to prawda. Na takim technicznym kanale. Jakbym nauczyciel, to jeszcze może prędzej. No dobra, to tłumik. Co? Tłumik. 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 I tym słowem, akcentem kończymy odcinek. Grzesiu, bardzo ci dziękuję za wyjątkowo długi odcinek. Dziękuję. Wbijamy piątkę. Dziękuję. Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się. Łapka w górę, suba. Tak jest. Obserwujcie kanał Grzesia. Dziękuję i zapraszamy na następny odcinek. Mam nadzieję, nie będzie mniej ciekawy.